jeszcze projekt, mam nadzieję, że już niedługo się to zmieni. Zaczniemy działać tak w pełni normalnie, w pełni profesjonalnie. Nie to, żebym narzekał, że coś jest nie tak, ale oczywiście mamy gdzieś tam z tyłu głowy te problemy, ale z tego co wiem, wszystko jest na dobrej drodze i już niedługo szykuje się tak zwane uspokojenie sytuacji, wszystko będzie ok. Mam nadzieję, że nie zmieni to nic w naszej psychice i dalej będziemy gryźć parkiet, żeby takie mecze tutaj wygrywać, bo wiadomo, że w Zawierciu jest ciężko o punkty, dlatego te dwa, które wywalczyliśmy, wyszarpaliśmy, cieszą podwójnie. Miałem jakąś tam przerwę po kadrze. Na kadrze, nie wiem, jakoś mocno eksploatowany również, także cieszę się, że tutaj mam trochę więcej szans do ataku. Nie, ja tak się śmieję oczywiście. Z Antoanem współpracuje mi się bardzo dobrze, także zdrowie na szczęście jeszcze jest. Troszkę z psychiką nie tak, bo te zagrywki, nie wiem, chcę je przebić, one gdzieś latają, nie wiadomo gdzie, no i ktoś musi mi chyba pomóc, pokazać jak to się robi. Nie wiem, czy jest jakiś doktor od skuteczności zagrywki, przydałby mi się trochę. Widowisko na bardzo dobrym poziomie, spełniliśmy jakby to, że był to hit kolejki, rzeczywiście tak było. Walka tutaj, myślę, cały czas twarde strzały przez 5 setów. No szkoda, że ta końcówka gdzieś tam padła łupem gości, ale naprawdę grali tutaj bardzo dobrze. My próbowaliśmy odpowiadać też swoją twardą grą. Uważam, że jeżeli byśmy zagrali taki mecz z 11 zespołami w lidze, byśmy wygrali to 3-1. Taka jest moja opinia, bo takiemu naporowi mogłaby się postawić tylko Zakca i właśnie projekt, którzy mają dobrych przyjmujących. Mówię, następne granie przed nami już w środę, potem w piątek, także wymazujemy ten mecz, odpoczywamy. Gdzieś tam te rany trzeba otrzeć i do boju w środę znowu. Na pewno żałujemy, bo te kilka piłek w tej breaku, dwie o jedną piłkę, Warszawa okazała się lepsza, ale tak jak zauważyłeś, ja bym wrócił do tego, co działo się wcześniej, że ten mecz taki był falował i wygrywaliśmy sety dość zdecydowanie i przegrywaliśmy. I tutaj bym zastanowił się dłużej nad tym, dlaczego tak się działo. Któryś z tych przegranych setów byśmy wygrali, to wtedy wiadomo, tego tiebreaka by nie było i tutaj raczej możemy sobie pluć w brodę i żałować, ale no niestety, Warszawa jest liderem, dzisiaj pokazała, że jest zespołem, który będzie bił się o najwyższe cele w lidze. Linia przyjęcia i defensywy, w ogóle te aspekty defensywne w zespole z Warszawy są na najwyższym poziomie. No, Tili, Kwolek, Wojtaszek to są profesorowie w tych elementach i to było dzisiaj widać. Przyjmowali świetnie, doskonale też bronili. To na pewno jest deprymujące dla zespołu, który strzela zagrywką, mocno atakuje, a ta piłka cały czas jest w górze. Więc no, duży szacunek dla chłopaków, że na tym ciężkim terenie dla nich, dla każdego gościa, który tu przyjeżdża, potrafili w ten sposób grać. Także gratulacje. Ogólnie grać tutaj to już nie jest łatwo, na pewno przy takich kibicach, gdzie to są naprawdę fajni kibice, tak można powiedzieć. Robią dużo, dużo hałasu, gwiżą i tak dalej, ale nawet dla przeciwnej drużyny to wiadomo, to działa na nas. Ale fajnie się na to patrzy też z boku, więc miałem dzisiaj możliwość troszeczkę z boiska poczuć to i z kwadratu, więc no na pewno wiedzieliśmy, że na pewno będzie bardzo ciężko. Mamy taką sytuację, że nasz atakujący jest kontuzowany dalej, wraca już powoli do formy, więc rozmawiałem też z Andreą i Andrea już mi wcześniej też przedstawił sytuację, że będzie taka możliwość, że będę musiał raz tutaj zagrać, pomóc drużynie, więc dla mnie wiadomo, nie trenuję na ataku, więc to jest troszeczkę na fantazji wszystko, ale fajnie, no. Dla mnie, ja się cieszę, że ogólnie mogę wejść na boisko i po prostu pomóc drużynie, więc ja zadowolony jestem.